Szczęść Boże, cześć. Ciężko jest tutaj nagrać coś w tej okolicy, bo no, nie ma lasu i wszędzie gdzieś wieje albo jeżdżą samochody. W związku z tym troszeczkę tak inaczej. Słuchajcie, dzisiaj Święty Paweł mówi, że miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Oczywiście, tylko że żeby prawdziwie kochać, potrzeba być w jakiś sposób, tak myślę, pogodzonym ze swoim życiem. W jakiś sposób z nim pojednanym. I Pan Jezus mówi o takich dwóch sposobach, żeby rzeczywiście wypełnić swoje życie. Żeby ono było szczęśliwe. Nie żeby było przyjemne, ale żeby było rzeczywiście satysfakcjonujące, wypełniające. Tak w 100%. Potrzeba z jednej strony wzięcia swojego krzyża, a z drugiej odrzucenia tego wszystkiego, co nas zniewala, do czego jesteśmy przywiązani. Ten mój krzyż to z jednej strony moje powołanie, to wszystko, co jest jakimś faktem mojego życia, do czego Pan Bóg mnie przygotował, do czego mnie wybrał. A z drugiej strony to są konsekwencje także tego wszystkiego, co jest grzechem, co jest jakąś słabością, co jest jakimiś moimi złymi wyborami. I później idziemy do tej rzeczywistości odrzucenia tej zasady przyjemności. Nie znaczy to, żeby w ogóle rezygnować z tego wszystkiego, co jest miłe, co nas w jakiś sposób pieść, w cudzysłowie. Ale żeby do tego wszystkiego przekładać właściwą miarę. Ja nie mam zmierzać się do przyjemności za wszelką cenę, ale do prawdziwego szczęścia. Czyli także właśnie chodzi o rezygnację z tego, co wiem, że jest złe. Bo czasami budujemy wokół grzechu jakiś w ogóle milion uzasadnień, że a, bo wszyscy tak robią, a, bo jakoś to będzie, jakoś to się uda, jakoś to wszystko dojdzie do szczęśliwego końca. Nie, nic samo nie dojdzie. Potrzeba rzeczywiście konkretnej, jasnej decyzji pójścia za Nim, pójścia za Jezusem. I to jest decyzja, która ma być ponawiana każdego dnia. Święty Paweł mówi dzisiaj o tym, że zbawienie jest bliżej Ciebie niż kiedykolwiek, właśnie dzisiaj. Nie, że gdzieś tam, nie wiem, jutro, może za rok, jak pojedziesz na jakieś super rekolekcje albo będziesz uczestniczył w jakiejś super adoracji. No nie, zbawienie dzisiaj jest blisko Ciebie, blisko mnie. I takiej wiary i sobie, i Tobie, i nam wszystkim życzę. Szczęść Boże na cały dzień. Pa!